Moi drodzy uczniowie, dzisiaj zgodnie z Waszym życzeniem nagrywam opracowanie Księgi Szóstej Pana Tadeusza. Przypomnę tylko, jak skończyła się Księga Piąta. Otóż kończy się ona awanturą pomiędzy Soplicami i Horeszkami, tak tradycyjnie, i planem zajazdu, który przedstawił Gerwazy hrabiemu. A teraz o tym, co dzieje się później. Otóż sędzia, wzburzony tym, co się wydarzyło, postanawia napisać pozew przeciwko hrabiemu i Gerwazemu i tak też robi. Oskarża ich o to, że używali wobec niego obraźliwych wyrazów, stosowali jakieś przechwałki. Oskarża ich także o gwałty i razy, czyli o użycie siły. Pozew taki musi przekazać woźny, to jest jego funkcja, on jest z tego bardzo zadowolony i gdy go dostarcza, rusza od razu wykonać swoje zadanie. Pozew staje się prawomocny wtedy, kiedy zostaje odczytany osobie, której on dotyczy. Woźny wyrusza. Sędzia pozostaje sam, ale niedługo, ponieważ już po chwili przybywa do niego ksiądz Robak. Przypominam tylko, że nie było go podczas uczty, gdy dzielili niedźwiedzia pomiędzy hrabiego, a właśnie księdza Robaka. Nie było go, był nieobecny, więc nie wie też, że doszło do wielkiej awantury. On tutaj przychodzi w zupełnie innej sprawie. Otóż ostatnio zauważył, podglądał Tadeusza i zauważył, że Tadeusz i Telimena mają się ku sobie. Co więcej, że Telimena nie do końca jest uczciwa, ponieważ powiedzielibyśmy, że gra na dwa fronty, ponieważ równocześnie flirtuje z hrabią. Mówi o tym sędziemu, mówi, że niepokoi go to, ponieważ Telimena zamiast doprowadzić do pogodzenia rodów, Sopliców i Horeszków, to może spowodować tutaj wielką awanturę. Kłótnia kobiety to coś bardzo bolesnego. Mówi o tym, że mają kłopot z Telimeną i trzeba coś z nią zrobić, bo inaczej układ, który zawarli dotyczący zamku i w ogóle jakaś zgoda pomiędzy tymi rodami, no nie będzie mogła zaistnieć. Nie wie, że tej zgody już nie ma. Sędzia go o tym informuje. Układy? Z układów kwita, już je skończyłem, zerwałem. Ksiądz Robak jest bardzo zdziwiony. Jakże tam było? Powiedz, trzeba tę rzecz zatrzeć. Już mnie znudziło wreszcie na tyle głupstw patrzeć. Ważniejsze ja mam sprawy niż godzić pieniaczy. Ale jeszcze raz zgodzę. To znaczy, że ksiądz Robak chce stanąć znowu w takiej roli rozjemcy. Sędzia jednak nie jest zainteresowany żadnymi negocjacjami. Mówi tak, zgodzić? Cóż to znaczy? A idźże mi waść wreszcie z tą zgodą do licha. Patrzcie, mnicha, że go przyjmuje grzecznie, chce mnie za nos wodzić. Wiedz wasze, że soplice niezwykli się godzić. Gdy pozwoł, muszą wygrać. Nieraz w ich imieniu trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu. Dosyć zrobiłem głupstwa, z porady waszeci, zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci. Od dzisiaj nie ma zgody, nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj oczywiście sędzia Stoplica pokazuje swoją rodzinę jako bardzo upartą i taką dość mściwą, zawziętą. No w nie najlepszym świetle się stawia, widać, że tutaj kieruje nim złość. Wtedy ksiądz Robak przypomina mu, że Soplicowie jednak do tej pory zrobili już dość krzywd Horeszkom. Ma na myśli oczywiście to, że przed 20 laty Jacek Soplica zabił stolnika, co doprowadziło do rozłamu. Mówi o tym, że Jacek Soplica, czyli jego przyjaciel, chciałby, by Tadeusz wziął ślub z Zosią i tak symbolicznie pogodził te dwa rody, a nie tutaj, żeby ten konflikt jakoś eskalował. Sędzia nie widzi powodów, żeby się w to mieszać. Mówi, że te romanse to są babskie sprawy. Jego interesuje to, że hrabia zachował się w sposób niegodziwy wobec niego. On czuje się pokrzywdzony i chce dochodzić swoich praw. I wtedy ksiądz Robak używa najmocniejszego argumentu, jaki ma w zanadrzu. Czyli uderza w serce sędziego i mówi o tym, co jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze w całym panu Tadeuszu. Teraz czas już powiedzieć wszystko, czas już teraz, ważne rzeczy, mój bracie, wojna tuż nad nami, wojna o Polskę, bracie, będziemy Polakami. Dlaczego ten argument działa? Dlatego, że sędzia jest patriotą. Ale o co tu chodzi? Ksiądz Robak wyjaśnia, że to nie jest dobry moment na konflikt pomiędzy sąsiadami, pomiędzy Polakami, że hrabia i sędzia są tak samo potrzebni do tego, żeby wzniecić powstanie tuż przed przyjściem Napoleona, powstanie oczywiście przeciwko Rosjanom, by z pomocą Napoleona ci powstańcy mogli odzyskać niepodległość kraju. Sędzia jest potrzebny, ponieważ jest tutaj autorytetem dla wielu szlachciców, a hrabia, jako że jest bardzo majętny, jest wiarygodny. Uwiarygadnia powstanie jako takie. To znaczy, że wielu ludzi za nimi pójdzie, ponieważ będą wiedzieli, że warto. Chodzi o to, że w momencie, kiedy trzeba stanąć w obronie ojczyzny, to takie kłótnie sąsiedzkie powinny zaczekać na inne czasy. I tak jak powiedziałam,
Ponieważ sędzia jest patriotą, ten argument działa na niego i zgadza się, by teraz ksiądz Robak wyruszył za Woźnym i sprawił, by ten pozew nie trafił w ręce hrabiego. Ksiądz Robak wyrusza, a my sprawdzamy, co dzieje się z Woźnym. Woźny dociera na miejsce i zaczyna wspominać stare, dobre czasy, gdy roznosił pozwy regularnie. A te stare, dobre czasy to czasy, kiedy szlachcice bardzo różnie reagowali na pozwy przyniesione przez niego. Między innymi takie dwa wspomnienia tutaj przywołuję, gdy jeden z szlachciców kazał mu odszczekiwać pod stołem treść pozwu, drugi kazał mu tę treść zjeść, ale Woźnemu zawsze udało się umknąć. Może dziwi nas trochę sentymentalny stosunek Woźnego do takich wydarzeń, jednak pamiętajmy, że wspomina czasy młodości. Gdy tak rozmyśla, spostrzega, że na miejscu nikogo nie zastał, jednak pozew odczytuje na głos, by wykonać swoje zadanie i gdy to robi, przybiega właśnie, czy dojeżdża bryczką ksiądz Robak. Rozglądają się i okazuje się, że na miejscu znajduje się bardzo dużo broni, takiej nie nadającej się często do użycia, ale widać, że ktoś tutaj robił jakiś przegląd, co jest mocno niepokojące. Ksiądz Robak udaje się do folwarku, czyli do posiadłości hrabiego i od kobiet dowiaduje się, że hrabia ruszył tłumnie, zbrojnie drogą do Dobrzyna i my też się do tego Dobrzyna przeniesiemy. Dobrzyn, czyli kolejna wioska, znacznie uboższa niż Soplicowo, to tak zwany zaścianek, czyli taka wieś, którą zamieszkuje szlachta uboga. Szlachta, która czasy świetności ma już dawno za sobą. Ten domek również jest już podupadły. Czego się dowiadujemy od worku? Że mieszkańcy, chociaż są szlachcicami, pracują w polu tak jak chłopi, jedynie inaczej się do tej pracy ubierają. Że mieszkańcy Dobrzyna zachowali mazurską mowę i zwyczaje, że ich imiona są powtarzalne, że tradycja nakazuje mężczyznom nadawać imiona Maciek i Bartek, kobietom Kachna i Maryna. I co jeszcze, wnętrza domu kryją wiele starej broni, już nieużywanej albo używanej do zupełnie innych celów. I po dzisiaj powiedzielibyśmy elewacji, widać, że domek, że Dobrzyn przetrwał wiele ataków, bo gdzieś tam ślady kul cały czas są widoczne. Do tego Dobrzyna jedzie Gerwazy, bo to są ludzie, z którymi świetnie się dogaduje. Tutaj też mieszka Maciej Dobrzyński i jego musicie zapamiętać. Zobaczmy, co o nim napisał Mickiewicz. 72 lat liczył Maciej Starzec Dziarski, niskiego wzrostu, dawny konfederat barski. Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele jego demaskowaną krzywą karabelę, którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki i której żartem skromne dał imię Rózeczki. Czyli broń Maćka to Rózeczka. Z konfederata stał się stronnikiem królewskim i trzymał z Tyzenhausem pod skarbiem litewskim. Lecz gdy król w Targowicy przyjął uczestnictwo, Maciej opuścił znowu królewskie stronnictwo i stąd to, że przechodził partii tak wiele, nazywany był dawniej kurkiem na kościele, że jak kurek za wiatrem chorągiewkę zwracał. To znaczy, że Maciej w przeszłości bardzo często zmieniał stronnictwo polityczne, ale zawsze kierował się dobrem kraju. To znaczy, że czasem się po prostu mylił, ale zawsze chciał dobrze dla swojego kraju. Musimy zapamiętać też jego inne pseudonimy, o to często nauczyciele lubią pytać. Nazywano go Zabokiem, bo do tej pory na hasło walki, na hasło Moskal chwytał się Zabok, gdzie do tej pory trzymał Rózeczkę. Nazywano go również Królikiem, bo teraz zajmował się hodowlą królików. Natomiast dla wszystkich mieszkańców spoza Dobrzyna znany był jako Maciek nad Maćkami. Tak jak powiedziałam, co drugi Dobrzyński to Maciek, ten był nad nimi, bo on był autorytetem dla wszystkich. Mimo braku jakiegoś wykształcenia znał się na polityce, na gospodarstwie, na uleczaniu, na astronomii prawie, że także ludzie zawsze pytali go o radę. On tych rad udzielał dość enigmatycznie, czyli w taki skrócony sposób, jednak zawsze mogli na niego liczyć. Okazuje się, że w Dobrzynie właśnie następuje duże poruszenie. W mieszkaniu plebana trwa rada długa, tłumna, strasznie zamieszana, aż nie mogąc zdań zgodzić, na koniec stanowi przełożyć całą sprawę ojcu Maciejowi. Wielu szlachciców gromadzi się, by przedyskutować sprawę polityczną i gdy nie mogą dojść do porozumienia, przychodzą do Macieja Dobrzyńskiego prosić go o radę. Początkowo jest to jakaś delegacja, później wszyscy po kolei przychodzą, by posłuchać, do czego też może to doprowadzić. A to, jak ta rada będzie przebiegała,
Kto weźmie w niej udział i co właściwie ustalą, dowiemy się już w Księdze Siódmej, jeżeli tylko będziecie zainteresowani kolejnym nagraniem. Czekam na Wasze reakcje, na Wasze komentarze i siadam do rysowania kolejnych części. Do zobaczenia!